Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie w kolejnym moim podcaście. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na może i krótki odcinek, ale bardzo wartościowy i bardzo naładowany poradami, bowiem porozmawiamy sobie o tym, jak utrzymać swoje nawyki. Zapraszam. Temat budowania nawyków, temat odchudzania w oparciu o tworzenie nowych nawyków to jest mój konik, tak pozwolę sobie powiedzieć, i to jest coś, czym się też prywatnie bardzo interesuję. Czytam sporo książek na ten temat. I jeżeli będziecie zainteresowani, to możemy sobie zrobić w przyszłości jakieś zestawienie, ale to już myślę, że na Instagramie czy na Facebooku będzie mi łatwiej wypowiedzieć się, pokazać te książki i tak dalej, i tak dalej. Ale co wam chciałam powiedzieć, że często się też o tym słyszy, nie? W kontekście odchudzania, że nawyki są takie ważne, że trzeba zmieniać te nawyki, żeby one były lepsze, pozbywać się tych starych. I to wszystko tak brzmi poważnie i tak czasami wręcz coachingowo, ma taki psychologiczno-coachingowy sznyt. Że wystarczy tylko ileś tam dni z rzędu coś powtarzać, albo wpleść coś tam i wtedy już będzie nowy nawyk. A jak to się ma do naszego prawdziwego życia, nie do, takiego, do takiej codzienności, naszej szarej, w większości pewnie słuchających to jeszcze w polskiej rzeczywistości, chociaż wiem, że jest też sporo słuchaczy, którzy mieszkają za granicami naszego kraju. W każdym razie, no, ja często czułam taką niesprawiedliwość wobec tego, co czytałam, wobec jakichś metod. Takich właśnie budowania nawyków, które może i się świetnie sprawdzają hmm, w dużych korporacjach, jak trzeba wprowadzić jakiś projekt i nie wiem, chce się jakoś pracowników wyuczyć czy hmm, dostosować do pracy w firmie i rzeczywiście wtedy jakieś takie triki budowanie nawyków działają, ale no w kwestii prawdziwego życia, kiedy tym bardziej działamy na czymś takim jak nasze odżywianie czy y, aktywność fizyczna, no to kurczę, powiem wam, ciężko jest te amerykańskie porady y, przekuć w coś, co się praktycznie w życiu przydaje. Dlatego ja tak sobie pomyślałam, że dzisiaj zrobię takie swoje osobiste zestawienie porad, które będą pomagać nam utrzymywać nasze nawyki albo utrzymywać Budowanie tych nawyków w takim codziennym życiu, głównie w oparciu o zmianę nawyków żywieniowych, czyli o naszą dietę, ale porad, które właśnie są sprawdzone przeze mnie w moim życiu, w moich warunkach i właśnie w procesie odchudzania, w procesie mojego odchudzania, które miało miejsce jakiś czas temu. No i nie ukrywam, że ja wciąż regularnie staram się cały czas, wiecie, dokować siebie w tym zdrowym stylu życia cały czas utrzymuję wagę. Chciałabym chudnąć dalej, ale różnie z tym u mnie bywa. Czasami są złot, złote 2-3 tygodnie, potem są jakieś gorsze nocki, gorszy czas z młodą. Także no. dla mnie ogromnym sukcesem jest to, że mogę Wam już śmiało powiedzieć, że minęło już 5 lat i jeden miesiąc od dnia zero, kiedy po raz milionowy wzięłam się za odchudzanie i udało się i mija już ponad 5 lat, odkąd trzymam wagę, trzymam nawyki. I oszukałam statystyki. Zrywowało się nawet. A dlaczego powiedziałam w ogóle, że oszukałam statystyki? Ponieważ są jakieś takie badania, ja wam teraz konkretnie ich nie przytoczę, jakie tam konkretnie były procenty, cyferki, wykresy, ale że chyba w ciągu pięciu lat tam jakaś ogromna liczba osób, jakieś, nie wiem, bardzo dużo procent. Postaram się to znaleźć i podlinkować wam w opisie, żebyście mogli się z tym zaznajomić. Wraca do swojej starej masy ciała, a nawet i do większej. Więc śmiem twierdzić, że sposoby, które wam dzisiaj sprzedam, y, są jak najbardziej skuteczne i no, działają, po prostu u mnie działają przez lata. Także, dobra, już nie przedłużam tego wstępu, który tak wyszedł przy długi, lecimy. Punkt pierwszy i najważniejszy. Powiem o nim na początku. I mam nadzieję, że zapadnie Wam w pamięci, ponieważ według mnie bez tego daleko nie pojedziemy. O co chodzi? Chodzi o to, żeby każdy nawyk, absolutnie każdy nawyk, który chcecie wprowadzić w życie, czy to jest jedzenie śniadań, czy to jest zmniejszenie porcji na kolację, jeżeli dotychczas mieście zły nawyk zjadania ogromnych kolacji, robienia sobie ogromnych uczt, każdy, absolutnie każdy nawyk, żeby dostosować do warunków swojego życia. O co w tym chodzi? Może działajmy na przykładzie, wtedy jest najlepiej tłumaczyć. Bierzesz sobie coś, o czym marzysz czyli chciałabym codziennie rano zjeść śniadanie i porównujesz sobie, można by powiedzieć, na takim szkielecie swojej, swojej codzienności na ile jest to realne. O której godzinie musisz zrobić to śniadanie, żeby je zjeść? Sprawdzasz to, jeżeli ci się to nie sprawdza, to zastanawiasz się, hmm, no to może ja to śniadanie powinnam robić wieczór wcześniej i znowu sprawdzasz tę metodę. Jeżeli lubisz jeść śniadania słodkie, no to także bierzesz to pod uwagę i nie serwujesz sobie codziennie na siłę śniadania słonego. Jeżeli dla ciebie śniadanie to jest posiłek, na przykład dwie godziny po obudzeniu się i nie masz żadnej opcji, żadnej opcji, żeby zjadła go wcześniej. To też nie mordujesz się i nie jesz wbrew sobie, tylko jesz to śniadanie w tym czasie, kiedy ono najbardziej ci odpowiada i nie, nie będzie to miało wpływu na Twoje odchudzanie. Jeżeli Twoje ciało i Twój organizm ci mówi, o starannie, ty nie zjesz czegoś 15 minut po przebudzeniu, bo po prostu ja to zwymiotuję, no to nie wciskasz sobie nic na siłę. Dzięki temu masz o wiele większe prawdopodobieństwo, że ten nawyk z tobą zostanie, że w ogóle budowanie go będzie sukcesem, okaże się sukcesem i on rzeczywiście się stworzy i tam za jakiś czas poczujesz, że rzeczywiście potrzebujesz tych śniadań, że ci czegoś brakuje w momencie, kiedy sobie ich nie zrobisz, a potem masz o wiele większe szanse, że on się utrzyma. Co potem może stanowić dla ciebie kolejną kaskadę sukcesów. I o jakich sukcesach ja mówię? Jeżeli budujesz jeden nawyk i udaje ci się go utrzymać, jeżeli... Tak, jakby czerpiesz z niego korzyści, że widzisz, że ej, idzie mi to. Ja jestem to całkiem niezła. Kurde, zbudowałam sobie nawyk jedzenia, śniadania, to budujesz swoje poczucie sprawczości, czyli dodajesz sobie takie punkty do swojego kubeczka z poczuciem, że ty masz moc, ty umiesz, ty, ty dajesz radę. Jeżeli nawyk jest zbyt trudny, jeżeli nie pasuje do twojego życia i egzekwujesz go. Co któryś dzień, w sumie to ciągle zapominasz, w sumie to ciągle masz do siebie pretensje, to ty wręcz sobie depczesz to poczucie sprawczości, a tutaj nie o to chodzi. Także do zapamiętania, jakakolwiek zmiana, którą chcesz wprowadzić, naprawdę, czy to jest to przykładowo jedzenie śniadań, czy to jest robienie treningów, czy wstawanie wcześniej, wstawanie później, chodzenie na piechotę, używanie roweru, wysiadanie wcześniej z jakiegoś przystanku, czy później, czy chodzenie po schodach zamiast windy, cokolwiek by to nie było, Najpierw przełóż to sobie na szkielet swojej codzienności. Przyjrzyj się temu, czy masz do tego realne warunki, czy jest to w ogóle do zrobienia w twojej sytuacji. Bo wiecie, co my często robimy? Myślę, że wielu z Was ten scenariusz jest bardzo dobrze znany. Mamy obowiązki, pracę, dzieci, dom, coś tam jeszcze, psa, kota, rybki. Do ogarnięcia bardzo dużo. Napatrzymy się w internecie, że ta ćwiczy, ta pisze książki. Ta zarobiła już milion złotych, a ta w ogóle wygląda świetnie, i ma jeszcze czas, żeby wyjść z koleżankami i jeszcze zrobić trzygodzinny trening. I my też tak chcemy. Ja nie mówię tutaj o takiej niezdrowej zazdrości, że, no, że po prostu zazdrościmy tak, że komuś życzymy źle. Absolutnie nie, tylko cały czas jakby bombardujemy się informacjami, że temu wyszło, tam temu wyszło, ten ma zajebiście, ten ma bardzo fajnie, a ja nie i my chcemy za dużo i próbujemy wziąć te niektóre rzeczy do swojego życia tak naprawdę nie konfrontując ich ze swoją codziennością nie patrząc na to, że mamy pracę, nie wiem, zmianową, 8-godzinną, 10-12, trójkę dzieci, a zapomniałyśmy o tym, że na przykład dziewczyny, które obserwujemy w sieci nie mają żadnych i tak naprawdę to mają jeszcze 22 lata i życie przed sobą. No i co wtedy? No i wtedy dupa. W końcu przychodzi ten dzień, gdzie coś nas zaczyna przerastać, a potem ilość tych rzeczy przerastających nas zaczyna się mnożyć. Tutaj czegoś nie zrobiliśmy, tutaj zapomniałyśmy o treningu, tutaj nikt nie miał siły na zrobienie kolacji, zamówiliśmy pizzę i my same pod sobą kopiemy ten dołek, cały czas mając wrażenie, że Kurde, ze mną jest jakiś problem. Ja nie mogę sobie ze sobą poradzić, nie mogę się zmotywować, a tak naprawdę nie tutaj leży rozwiązanie. Rozwiązanie leży właśnie na początku tej drogi, gdzie trzeba było sobie te nawyki dostosować do swojej codzienności. Także jeszcze raz, kochani, zapamiętujemy punkt pierwszy: dostosowujemy każdą zmianę do tego, jak realnie wygląda nasze życie. Punkt drugi to jest ocenienie trudności tej rzeczy, którą chcemy wprowadzić. Do swojego życia. Jeżeli ja z dniem dzisiejszym, wiem, że, tak się, że to tak naprawdę jest błąd i to bardziej się używa w języku potocznym, ale pasuje jak cholera. Jeżeli ja z dniem dzisiejszym chcę zacząć biegać i naczytałam się, że biegać to trzeba, nie wiem, minimum pół godziny, żeby coś tam, coś tam, to absolutnie nie jest powiedziane, że ja właśnie dzisiaj mam zacząć biegać pół godziny i będę robić to codziennie. Jeżeli ja wezmę sobie do swojego życia coś zbyt trudnego, to z każdą kolejną próbą będzie mi coraz trudniej to od siebie egzekwować. I owszem, możemy tutaj powiedzieć, że ja znam kogoś, a że moja ciocia to w 1984, jak pewnego dnia wyszła z domu, tak od razu przebiegła maraton. Okej, okay, super, ja się bardzo cieszę, że są ludzie, którzy mają inaczej, ale ci ludzie są naprawdę, naprawdę mniejszością. Dlatego naszym zadaniem jest branie tego, co sobie wymyślimy, cokolwiek by to nie było, ja tu bieganie jest tutaj, wiecie, jakimś moim przykładem, ale cokolwiek by to nie było, branie sobie tego i ścinanie takimi mentalnymi nożyczkami tego o jakieś trzy czwarte i zostawienie tylko jednej czwartej. Dlaczego? Dlatego, że, spójrz, w momencie, kiedy pokażesz sama sobie, że budujesz nawyk małymi krokami i ten jeden malutki krok będzie ci o wiele łatwiej zrobić niż to przysłowiowe bieganie codziennie, pół godziny. To znowu cofamy się do punktu pierwszego. Ty budujesz swoje poczucie sprawczości, dolewasz sobie do tego kubeczka brokatu jeszcze więcej, co sprawia, że tobie rośnie siła do następnej próby. Następna próba to znowu będzie jakaś tam jedna czwarta, ale znowu sobie dosypałaś tego brokatu do kubeczka i masz. O, już troszeczkę więcej brokatu, więc czujesz się lepsza. Kolejna próba to samo, to samo, to samo, to samo i przyjdzie dzień, i ja nie powiem ci, czy to będzie za tydzień, czy za dwa, czy za trzy miesiące, przyjdzie dzień, kiedy ten kubeczek będzie cały wypełniony brokatem i będziesz go mogła wymienić na następny krok, bo będziesz miała w sobie tak dużo tego poczucia sprawczości i tak dużo siły, która będzie cię determinować do tego, zauważcie, jakiego użyłam słowa, determinować nie motywować, będziecie determinować do tego, że o teraz to ja wchodzę na następny level. I jak skracać te rzeczy o trzy czwarte? To też jest coś, co ja sobie teraz wymyśliłam, ale wydaje mi się, że jeżeli można by się tutaj pokusić o takie przełożenie czynności na liczby, na ułamki, to gdzieś tyle by to było. Oczywiście to jest nie do zważenia i nie do zmierzenia. Jak to wygląda? Na przykładzie biegania. Chcę biegać codziennie pół godziny. I oczywiście biorę pod uwagę punkt pierwszy, czyli już to sobie skracam, że chcę biegać trzy razy w tygodniu pół godziny. No bo w punkcie pierwszym rozmawiałyśmy o tym, że trzeba wszystko dostosować do swojego stylu życia, także ja nie jestem w stanie biegać codziennie. Myślę sobie, że dobra, trzy razy w tygodniu chyba dałabym radę. Biorę to sobie do swojego, nie wiem, notesika z nawykami. Patrzę na to, jak można to ukrócić. Zastanówmy się, jak można ukrócić bieganie trzy razy w tygodniu po pół godziny do jednej czwartej tej czynności. Trzy razy w tygodniu zakładam buty do biegania i po prostu chodzę w nich po domu. To jest mój pierwszy pomysł. I myślicie sobie, że głupota. Nie, <laughs> to nie jest głupota. To jest mikronawyk. Mikronawyk, który przyzwyczaja ciebie, że w tym miejscu coś budujesz. I dzisiaj, owszem, może nie pójdziesz biegać, ale dzisiaj pokażesz sobie, że a znalazłam czas na to, żeby usiąść i założyć buty, b znalazłam czas na to, żeby pięć minut po tej chacie w tych butach pochodzić i za jakiś czas brokaciku się uzbiera w twoim kubeczku i ty wyjdziesz z domu w tych butach na pięć minut i będziesz biegać pięć minut. Pokażesz sobie, że masz siłę, determinację, czas na to. I przestrzeń, żeby wyjść i biegać 5 minut, po czym za jakiś czas, troszeczkę brokatu znowu będzie w kubeczku, wyjdziesz na 10 minut. No już chyba nie muszę mówić, że potem uda ci się na 15, za kilka tygodni, albo za kilka dni na 20 i tym sposobem dojdziesz do pół godziny. Brzmi banalnie, wiem, ale no nie ma czegoś takiego w naszym życiu, że my od razu jesteśmy doskonali w jakiejkolwiek dziedzinie, albo że mm, od razu potrafimy na tyle się zdeterminować i na tyle znaleźć przestrzeni, zasobów, czasu i czego tam jeszcze chcecie, żeby od razu wszystko szło tak, jak idzie innym, czyli świetnie. Niestety odchudzanie jest rozpatrywane troszeczkę w kategorii porażki i sukcesu. My widzimy w sieci ludzi tylko i wyłącznie, którym się udało. Są to metamorfozy i bardzo często właśnie ludzie, wrzucając zdjęcia metamorfozy, i pewnie ja niejednokrotnie się też do tego przyczyniłam, nabierają takiego Sznytu bohaterskiego, nie wiem jak Wam to powiedzieć, że udało się pomimo przeciwności. Ja schudłam, nie było łatwo, bywały ciężkie chwile, ale już się udało. Ja gdzieś to tam rozumiem, bo odchudzanie jest ogromnym wydarzeniem w życiu jest etapem, który trwa dość długo i dużo rzeczy może po drodze zmienić. Więc ja rozumiem, że ludzie podsumowując swoją metamorfozę przybierają taki ton, nawet nie wiem jak wam to określić, ale myślę, że wszyscy czujemy klimat. Ale to nie oznacza, że cała ta przemiana ludzi nie była właśnie wypełniona takimi małymi krokami i nieraz małymi potknięciami albo za przeproszeniem małymi pierdołami, które doprowadziły ich do większych sukcesów. Jeżeli spojrzycie sobie na najsławniejsze aplikacje, najsławniejsze nie wiem firmy Rzucam teraz Apple, które robi m.in. iPhone'y, które są no kultowymi, kultowymi telefonami na calutkim świecie. Spojrzymy sobie, nie wiem, na Amazona, na Facebooka, na Instagrama, to, to są filmy, sklepy, aplikacje, cokolwiek byśmy sobie tutaj nie wzięli, które już dzisiaj mają jakiś sukces. My już z nich korzystamy, wie, wiemy, że są świetne i wiemy, że po prostu ten projekt jest... Sukcesem ludzi, którzy za nim stoją. Ale nikt nam nie powiedział, że niejednokrotnie, nie wiem, spółki inwestujące, ludzie, którzy to tworzyli, mieli zupełnie inne pomysły, że Facebook miał być zupełnie czymś innym i na, nie wiem, fazie testów wychodziło, że w ogóle to się nie sprzeda, że to nie da rady, że Instagram miał być aplikacją tylko do obróbki zdjęć i ta droga się nie udała, więc próbowano innych i w, w końcu okazała się sukcesem i tak dalej. My nie wiemy, że po drodze działy się rzeczy, które mm, gdzieś tam sprawiały, że działania ludzi, którzy byli za to odpowiedzialni, skręcały w ścieżki, które trzeba było wypróbować i dowiedzieć się, że. Mm, to nie jest moja ścieżka, podobnie jest z nawykami. Jeżeli kto komuś się dzisiaj udaje codziennie biegać półmaratony, to nie jest tak, że on dnia zero wyszedł z chaty i przebiegł półmaraton i on już poczuł, że. No już to umiem, już mogę to robić codziennie. I tak samo powinnyśmy myśleć o sobie, że my nie od pierwszej chwili powinnyśmy robić wszystko na 100%, że nie od pierwszej chwili powinno się to udawać, tylko musimy to budować właśnie z takich maluteńkich, maluteńkich klocuszków. Bo dzięki temu, że będziemy sobie brać rzeczy, które mają niedużą wagę, wymagają niedużych zasobów, będziemy ten cholerny kubeczek z brokatem sobie zapełniać. Dzisiaj chyba bardzo często będę nawiązywać do tego brokatu, ale naprawdę taki jest. Poczucie sprawczości to jest rzecz niedoceniana. Wydaje mi się, że niedoceniana i za mało się o niej mówi. My się wciąż skupiamy na jakiejś mitycznej motywacji, która naprawdę chyba nie istnieje. Nie ma czegoś takiego, że siedzisz na kanapie i nagle spływa na ciebie łaska boska, chodakowska i mówi idź poćwicz i ty wtedy idziesz. Absolutnie nie czeka się na coś takiego. Odchudzenie to jest zbiór małych rzeczy które warto jest pielęgnować i trzymać kciuki i robić to tak na tyle często, żeby one rosły do większych rzeczy, żeby one rosły do większych nawyków, do większych czynności, uzbroić się w cierpliwość i naprawdę będzie nam wszystkim dane kiedyś wyjść z domu i pobyć te pół godziny. I punkt trzeci i myślę, że dzisiaj ostatni, ponieważ nie chciałabym was tutaj... Hmm, to przytrzymywać i przeładować wiedzą. Chciałbym, żeby właśnie te trzy punkty wybrzmiały w waszej głowie i idźcie w życie swoje i zmieniajcie je. Punkt trzeci, myślę, że równie ważny jak drugi, to jest generowanie sobie nagród za najmniejszy sukces w budowaniu nawyków. Działając znowu na przykładzie, czyli jeżeli masz y Ustalony, że chcesz biegać trzy razy w tygodniu, pół godziny, a dzisiaj robisz tą jedną czwartą, żeby sobie zrobić takie poletko tego nawyku, i założyłaś buty sportowe i udało Ci się pięć minut chodzić w nich pochacie, to tobie należy się za to nagroda. Przecinek, ale absolutnie. Absolutnie nie idźmy w tę stronę, że ja teraz poćwiczyłam, ja teraz pochodziłam, ja teraz się postarałam, to ja zjem dużą kolację, to ja sobie kupię batona, to ja nie wiem. Zamówił McDonalda. Nie, 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 ja nie mówię o takich nagrodach i uczulam na to, żeby uważać z nagradzaniem się jedzeniowym, bo dużo osób, wiele z nas i ja tutaj też się pod tym podpiszę, ma lub miało problemy z obiadaniem się i nagradzanie się jedzeniem jest bardzo niebezpieczne. No i po prostu można wleść na minę. Ja tutaj nie będę, <laughs> nie będę się nad tym rozwodzić. Jak można się nagradzać? Bo przede wszystkim wiedzcie, że w budowaniu nawyku my potrzebujemy nagrody i nawyk się składa z takiej pętli, która musi być zakończona nagrodą, jakby żeby powstał nawyk, więc no, jesteśmy no, niestety zmuszone się nagradzać. Nagrodą może być, słuchajcie, spojrzenie w lustro i uśmiechnięcie się do siebie. Może być powiedzenie sobie, dałaś radę, jesteś świetna. To może być rzecz, która niekoniecznie kończy się tak, że idziecie do Deglasa i kupujecie sobie nowe perfumy za 500 zł. Nie, aczkolwiek jeżeli ktoś ma taką możliwość, to jak najbardziej. Chodzi o to, żeby utwierdzić się w tym, że zrobiliśmy dobrze. Jeżeli to jest jakaś, y, jakiś mały nawyk, no to wiadomo, szukajmy też takiej nagrody, która jest łatwo dostępna. Myślę, że ciężko by ci było egzekwować od siebie jakąś nagrodę za każdym razem, kiedy uda ci się na przykład zrobić posiłek do przodu, bo takie było twoje założenie, że taki chcesz zbudować nawyk, że zawsze gotujesz dwa posiłki, żeby mieć i obiad, i kolację. To ciężko by ci było za każdym razem egzekwować od siebie nagrodę w postaci, nie wiem, wyjścia do sklepu i kupienia sobie seksownej bielizny, nie? jeżeli na przykład budujesz to sobie codziennie. Także chodzi też tutaj o szukanie Takich małych nagród, właśnie w postaci jakiegoś takiego motywacyjnego kuksańca w swoją stronę, uśmiechu, dobrego słowa, nie wiem, pięciu minut relaksu, czegoś, co jest przyjemne. A teraz usiądę i napiję się kawki, a teraz usiądę i po prostu z największą przyjemnością po prostu przez pięć minut posłucham muzyki i zorganizuję sobie tak czas i przestrzeń, żeby nikt mi w tym nie przeszkadzał, cokolwiek słuchajcie. No i myślę, że ka każdy z nas już musi tutaj znaleźć jakąś swoją nagrodę. Tak jak Wam wcześniej powiedziałam, jest to turbo ważne, ponieważ nawyk potrzebuje tej pętli i ona po drodze ma nagradzanie siebie za pożądaną czynność. Nie? Także pamiętajmy o tym. Tymczasem ja kończę. Słuchajcie, może mało dzisiaj do Was mówiłam, ale uwierzcie mi, że ja nagrałam strasznie dużo, bo nie mogłam się wysłowić. Ja co trzecie zdanie popełniałam jakiś błąd albo przejęzyczenie, także. Przepraszam cię mój drogi montażystą mężu, że będziesz musiał to wszystko ciąć, ale chciałam tak dużo powiedzieć i taka usiadłam do tego nagrywania zmotywowana tymi nawykami, że, że aż chciałam za bardzo i, i wyszło co wyszło. Bogu dzięki, wy będziecie już słyszeć piękną pokrojoną część i wyczyszczoną, także dziękuję, że dotrwaliście do końca, dziękuję, że mnie słuchacie, a jeszcze ogłoszenia parafialne na sam koniec. Kiedy już słuchacie tego podcastu, to najprawdopodobniej można pobrać, uwaga, uwaga, werble, darmową próbkę moich jesiennych jadłospisów, ponieważ 13 września będzie mieć miejsce premiera jesiennych jadłospisów 2021. Nie mogę się doczekać, bo jadłospisy są sztosem, nie chwaląc się, ja tak pewnie mówię co edycję, ale... Wiecie dlaczego? Bo po prostu co edycję jestem zakochana w rzeczach, które udało mi się wymyślić, a w tym roku tej jesieni jakoś mnie poniosła wena ja przygotowywałam się do tworzenia jadłospisów w ten sposób, że najpierw sobie gotowałam bazę dań rozmaitych. Śniadań, obiadów, wiecie, tu na słodko, tu na słono i tak dalej. Potem to sobie spisałam wszystko, wbiłam do programu, w którym układam diety i potem, no, z tego po prostu tworzyłam diety. I w pewnym momencie ułożyłam już i patrzę, ej, ja tutaj nie wykorzystałam wszystkich dań, które nagotowałam. Okazało się, że stworzyłam sobie za dużą bazę, więc uwaga, co jest super, wzięłam te przepisy bonusowe, które, że tak powiem, się nie zmieściły w jadłospisach i wcisnę je do darmowego e-booka. Także każda osoba, która będzie kupować jadłospisy jesienne w tygodniu premierowym, otrzyma bonusowo, za darmożka e-booka. I idźcie po prostu i gotujcie z tego, to wszystko będzie pyszne. Słuchajcie, jesień, zima może nie zachęcają pogodą, ale to są tak pyszne pory roku. Tak fajnie można wtedy się odnaleźć w kuchni, w tych przyprawach, w daniach jednogarnkowych, w sosach. Bo ja tak to lubię naprawdę. Ja chyba bardziej lubię właśnie kuchnię jesienno-zimową niżeli letnią, bo latem często też człowiek nie ma apetytu i nie chcę się stać w kuchni, bo jest za gorąco, a jesień, zima, tak właśnie mnie dobrze nastrajają do tego, żeby sobie stać w kuchni i pogotować. Także zachęcam Was do pobierania tej darmowej próbki jadłospisów. To Wam gwarantuje zapis na listę osób zainteresowanych. I o co chodzi w tej liście? Oznacza to, że ja będę miała w swojej bazie do was maila i w momencie, kiedy się zacznie promocja, będzie najniższa cena, to ja będę wam o tym przypominać, a przede wszystkim jako pierwsi Dostaniecie informację o tym, że zaczęła się sprzedaż. Będziecie też mieli maile przypominające, więc zapis na listę zainteresowanych to są, słuchajcie, same plusy. Bo nie dość, że jesteście w mojej bazie, to jeszcze dostajecie darmową próbkę. Można sobie podejrzeć te jadło spisy, a zapis na taką listę zupełnie nikogo nie zobowiązuje do sprzedaży. To jest po prostu, wiecie, no, bycie w bazie, żebym miała do was kontakt. No dobra, nagadałam się, także już idę sobie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kto słuchał do końca, zostawia komentarz o treści hashtag SDK, czyli słucham do końca. Dziękuję Wam bardzo, życzę miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek tego słuchacie. O, i możecie mi dać znać w komentarzach właśnie, kiedy i gdzie mnie słuchaliście. Ściskam Was bardzo mocno. Pa, pa.